Jestem przekonany, że w czasie rekolekcji pan w sposób szczególny chce się zbliżać do każdego z nas. Więc pozwólcie, że także ja co jakiś czas będę się zbliżał do Was, ale nie po to, żeby Was przepytywać, nie po to, żeby Was jakoś straszyć, lecz po to, aby was budzić nie ze snu, tylko może z letargu. Dziękuję Ci Malina za zaproszenie. <grystanie> Pozdrawiam wszystkich znajomych z diecy z Jeżonowysko Gorzowskiej. Widzę was tutaj trochę, z różnych części. Ale też wszystkich innych pozdrawiam bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie przyjechałem tutaj po to, bo już jestem od piątku najpierw byłem tutaj z rodzinami. Nie przyjechałem po to, aby was pouczać. Nie przyjechałem tutaj po to, aby się przed wami wymądrzać. Nie przyjechałem tutaj po to, żeby coś grać. Przyjechałem tutaj po to, by się nawrócić. I mówię wam to całkiem serio i poważnie. Ponieważ jako kapłan w ostatnim czasie zostałem mocno złamany. I to złamanie było tak głębokie, że przygniotło mnie totalnie do ziemi. Wydawało mi się, że nigdy nic podobnego spotkać mnie nie może. Wydawało mi się, że Zawsze będę stał, i że moje upadki będą jak strzepanie prochu z marnarki, że przyjdę, pach pach, już go nie ma. I nagle sobie przypomniałem słowa pańskie, które nam pan dał. Stoisz, to bacz, abyś nie upadł. I chciałbym się z Wami tym podzielić. Dlatego też za każdym razem, kiedy będę do Was mówił, przed tym moim mówieniem, krótszym, dłuższym, będę Was prosił o modlitwę, bym swoją osobą nie zasłaniał mocy Pana, lecz abym był dobrym narzędziem w Jego ręku. Więc teraz ja sobie tu uklęknę pod tym krzyżem, a ty w swoim sercu, jak umiesz i potrafisz, pomódl się, abym stał się człowiekiem, który jest dobrym narzędziem w jego ręku. Jezu Chryste. Wstaję pod Twoim krzyżem i uniżam się pod tym krzyżem. Uniżam moje serce, mój umysł, moje ciało, moje zmysły i całego siebie. Wyznaję swoją małość i grzeszność i niemoc. I wołam do Ciebie, abyś miał litość nade mną. I wołam do Ciebie, abyś podnosił mnie, abym był silny Twoją mocą. Posługuj się mną, tak jak ty tego chcesz. Spraw, abym był dobrym narzędziem w twoim ręku, bo jestem w twoich rękach i chcę w nich być. Tych młodych ludzi i wszystkich tu zgromadzonych w tym czasie otaczaj swoją mocą, posyłaj swego ducha. I spraw Panie, byśmy się przemieniali. Ciebie, nasza matko, Maryjo, prosimy o ochronę i obronę. Ciebie, święty Macieju, patronie tej wspólnoty rektorskiej, tej świątyni, prosimy, abyś wołał przed obliczem Pańskim. oblubienico Ducha Świętego módl się za nami święty macieju dziękuję więc będę stał tu bliżej krzyża taką żebyście mnie widzieli w tej homilii nie chciałbym za długo gadać ponieważ wiem że wielu studentów było w czasie weekendu na swoim spotkaniu o wówku Śląskim pewno było dużo słowa, pewno wielu z Was jest zmęczony. Nie chciałbym tego przedłużać. Chciałbym Wam w ten wieczór sprowokować do jednej bardzo ważnej rzeczy, która dzisiejszym rankiem poruszyła mnie po raz kolejny, kiedy czytałem to słowo, które Pan daje nam jako pokarm na pierwszą niedzielę adwentu. W pewnym momencie Usłyszeliśmy dziś, przypomnę. Zajmij się sobą. Zatrzymaj się i spróbuj popatrzeć w swoje oblicze. Ja jestem przekonany, drodzy, że my współcześni mamy bardzo mało takich momentów, w którym jako ludzie zatrzymujemy się przed swoim własnym obliczem i patrzymy na siebie, mówiąc, jak wygląda moje życie. Przecież my wszyscy tak naprawdę ciągle spoglądamy na zegarek, ciągle się spieszymy, ciągle mówimy, że mamy bardzo mało czasu. My wszyscy mamy z tym problem. I mamy bardzo mało. Możliwości, aby snuć, refleksję nad sobą, jak żyję, jak wygląda moje życie, dlaczego tak żyję, a może potrzeba jakiejś korekty w moim życiu. Takie chwile jak te to są chwile wyjątkowe, bo one nas prowokują do takich pytań. Bo one nas prowokują do tego, abyśmy próbowali się zatrzymać, stanąć, zatrzymać to pędzące nasze życie. Bo kiedy mam to zrobić? To jest pierwsza prowokacja. Próbuj w czasie tych rekolekcji mieć takie momenty, może nawet dzisiaj wieczorem, jak wrócisz do domu. Stań przed lustrem i zadaj sobie to egzystencjalne, ale bardzo ważne pytanie. Jak wygląda Twoje życie? Druga prowokacja, którą chciałbym Was poruszyć, to taka, że my wszyscy mamy bardzo mało czasu. Nam się ciągle wydaje, że mamy mnóstwo czasu. Nam się ciągle wydaje, że czas jest jak z gumy, jest to i tamto i planujemy. A święty Jakub w swoim liście mówi nam wprost. To bardzo mocne słowa. Jeżeli pan zechce, to ty zrobisz to i owo, ale jeżeli pan tego zechce. Nie, że ja tego chcę. Pamiętam takie rekolekcje, które mnie tak poruszyły, że ciągle to jest gdzieś w moim sercu i umyśle. Pierwszego dnia w dużym mieście, w dużej parafii wygłosiłem homilię i coś podobnego mówiłem, trochę w innym kontekście, ale dotykałem właśnie tego elementu czasu, i kiedy mówiłem też o tym, że mamy czas krótki, że przed nami niewiele czasu i nie wiem, czy będę żył za godzinę, za dwie, za trzy, nie wiem. Wyobraźcie sobie, że tak po prawej stronie, w drugiej, trzeciej ławce, nagle poruszenie. Ja tylko usiadłem po tym słowie, nagle poruszenie. Nagle krzyczą pomocy ratunku. Z księdzem proboszczem odprawiają tą mszę świętą, więc jest konsternacja, cały kościół ludzi. Podbiegamy, nagle patrzymy, że w ramionach kobiety leży mężczyzna, upadł w ręce swojej żony. Ona go trzyma i krzyczy. Ludzie krzyczą, czy jest lekarz, czy jest pielęgniarka. Podbiega lekarz, bo był reanimacja. Proboż mówi do siostry zakonnej zakrystianki, kobieto szukaj, gdzie są oleje. Więc raban niemiłosierny w zakrystii, bo nie wiadomo, gdzie są. Wszyscy biegają po tym kościele. Tu reanimacja. Ja mówię do ludzi, klękajmy i módmy się. Wszyscy gruchnęli na kolana, wyciągnęli różańce i modlą się. Ludzie płaczą, jest po prostu szok. Poruszenie niemiłosierne. Tak naprawdę nie było wiadomo, co w tym momencie zrobić. No więc modliły się. Siostra dzięki Bogu znalazła te oleje. Ten lekarz reanimował. A probosz dyskretnie z boku udzielił absolucji, namaszczenia. Facet umarł. Na oczach całego kościoła, a było z tysiąc osób. Po prostu odszedł. Stoimy bezradni. Probosz też zszokowany. Jakoś tam mgnienie mi przyszło do głowy, że ten lekarz, który stwierdził zgon, mówi, że na pewno nie żyje, ale trzeba zadzwonić po, po karetkę tak dalej, procedury. Więc jego ja poprosiłem mężczyzn, żeby tego już nieżyjącego mężczyznę położyli przed ołtarzem, bo co z nim zrobić? Siostra przybiegła, postawiła świeczki, żona w ciężkim szoku, tak wielkim, że poprosiłem, żeby ją wyprowadzono, żeby się nią zajęto. A wszyscy się modlili. I już można było skończyć rekolekcję, jechać do domu. Bo rzeczywiście to najwyższy pułap rekolekcyjny. Wyobraźcie sobie, zanim polskie karetki przyjadą, stwierdzą zgon, to my dalej modlimy się, nie odprawiamy dalej przy świętej, czekamy. Oczywiście kredkę wszychała, jest zgon, więc czekamy na co na zakład pogrzebowy i znowu czekamy. Różaniec, jeden, drugi, koronka, za niego zabrali. Z ledwością tą odprawiliśmy do końca. I każdego dnia w czasie tych rekolekcji ludzi było więcej, więcej więcej, a ten pogrzeb był pogrzebem rekolekcyjnym. Można powiedzieć, zamykającym całe rekolekcje był wielką manifestacją. To jest druga prowokacja. Nie mówię tego do Was by Was straszyć, ale mówię to po to, żeby każdy z nas sobie uświadamiał, że mamy niewiele czasu i że czas jest krótki. Jeżeli Pan zechce, to zrobisz to i owo, jak mówi święty Jakub w swoim liście. Więc nie myśl o sobie, że masz czas, że stoisz mocno, że jesteś silny, że jesteś mocny. Ja też tak myślałem. Trzecia prowokacja to taka. Nie wiem jak ty masz, ale w ostatnim czasie, kiedy ja się spowiadam, to ryczę jak bubr nad swoją małością. Muszę wam powiedzieć, że w tych ostatnich miesiącach może trochę więcej zrozumiałem, czym ten sakrament jest. Mimo tylu lat posługiwania, uwalniania w imię pańskie, ale kiedy sam idę, i mój ojciec duchowny, stary Józef, mnie spowiada. Chory kapłan, który codziennie jeździ na dializy. I kiedy klękam, nie potrafię słowa powiedzieć, ponieważ łzy mi ciekną tak, że Józef wyciąga chusteczki mówi wytrzyj się. wytrzyj się i żeby mnie trochę uspokoić to opowiada mi co on dzisiaj przeczytał w czasie dializy a kilka godzin to trwa ja się wyszlocham wyszlocham, wyszlocham. i Józef ma taki odruch już nic nie musisz mówić ja już wszystko wiem mogę cię tylko rozgrzeszyć nie, 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 pozwól mi powiedzieć. Pozwól mi opowiedzieć. Pozwól, że opowiem to Jezusowi. I Mu opowiadam. I te słowa ciągle mi tkwią w moim sercu i umyśle Jezusowe słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ja Cię podniosę. To Teresa Wielka mówiła: Czym więcej łez, czym więcej skruchy, tym więcej wolności, tym więcej szczęścia, ty więcej prawdy. I to trzecia prowokacja: Niekoniecznie musisz dusić z siebie łzy, ale. Na pewno koniecznie. Chciej być w tym wszystkim totalnie autentyczny. Totalnie prawdziwy. Nawet gdybyś miał skamleć tam, nie wiem jak mocno. Nie bój się. I czwarta prowokacja, którą chciałbym tutaj Wam powiedzieć, to taka. Chciałbym powiedzieć o prawdzie. W prawdzie dwóch aspektach. Najpierw o prawdzie związanej. Z miłością. Ja czym dłużej jestem kapłanem, pewno odrobinę rozumiem, że moje życie kapłańskie winno polegać tylko na jednym. Mianowicie na tym, że jestem wezwany do miłowania, do kochania. ojkosach w centrum odzieżowym, tam gdzie jestem, podobnym do Was. Uczę się tego bardzo mocno, ponieważ Pan do tego ojkosu, czyli do domu pańskiego przysyłał różnych ludzi. I ostatnio, jak siedziałem w konfesjonale, przyjechali tacy młodzi ludzie, ja ich nazywam inaczej, ale już nie powiem, I poszedł do spowiedzi, ale obok kratki postawił pistolet. Mówiąc, o tu poleży. Nie ja wiem, niech leży. I ta prawda o miłości strasznie mnie przenika. Taki Andy, który mówi, że jest kolekcjonerem muszelek, że całe życie kolekcjonował muszelki. To jego skrót myślowy, ale myślę, że możecie się domyślać. A dziś obwiązany jest różańcem jak jakimś węzłem. ta jedna prawda, a druga prawda. To taka, że my jako ludzie to specjaliści od zakładania masek, specjaliści od gry, od udawania, i chowamy się za tymi maskami, przybieramy je, ponieważ to jest takie łatwe, facebookowe. Tu, Malina, wspomniałeś o kabaretach. To prawda, w Zielonej Górze jest mnóstwo kabaretów. Nie śpi. Mój przyjaciel Kamol z kabaretu Hrabi, znacie ich pewno. W Zionej Górze mnóstwo jest ciągle jakichś występów. Za tydzień jest cały weekend kabaretowy. W Kawonie i nie tylko. Była taka akcja, że robią dla tych kabaretów, które zapraszają, coś takiego, jakąś niespodziankę, dotykając ich, ich metodą, czyli metodą tego kabaretu. Przyjechała neonówka, znacie neonówkę, spod Wrocławia. No Kamul do mnie mówi tak: słuchaj, pójdziesz do tego hotelu, proszę się ubić w sutannę, załóż biret, tam sobie usiądziesz. Pokój będzie zamknięty. Będziesz miał telewizor, będziesz oglądał neonówkę. Jak tam trochę sobie naigrywają z pana Jezusa, i na stoliku obok łóżka będzie pismo święte, będzie książeczkę różaniec. No i tak sobie siedzę. Neonówka wchodzi, otwiera, patrzy. Ksiądz w sutannie, w birecie ogląda ich program. I on do mnie mówi. A ty jesteś prawdziwy? I ja mówię tak. A jak udowodnisz, że jesteś prawdziwy? I ja mu mówię, powiem ci prawdę. I od tego rozpoczął się dialog, bardzo ciekawy zresztą, który nie był w ogóle śmiesznym dialogiem, na pewno był zaskoczeniem ale przerodzi się w coś naprawdę głębokiego. Te maski, które my zakładamy, to są maski, w których się często kryjemy. I na zakończenie powiem o tym, że te nasze rekolekcje, które chciałem wam tutaj próbować wygłosić, będą o folwarku zwierzęcym w Ewangelii. Ja pochodzę ze wsi, z małej wsi przy granicy polsko-niemieckiej. Od dziecka pasem krowy, owce, różne inne zwierzaki. Bardzo je lubię. Pomyślałem, że od zwierząt można się nauczyć strasznie dużo, i chciałbym wydobywać je z Ewangelii, z Pisma Świętego, pokazując Wam, czego się od nich możemy nauczyć w relacji do Jezusa. Na zakończenie zacytuję fragment z książki Alessandro Pronsato. Różne tam są. Ale jeden fragmentik tylko posłuchajcie. Pewien Żyd stał się tak ubogi, że musiał sprzedać swoją jałówkę pociągową. Kupił ją poganin i orał nią cały tydzień. W Szabat wyprowadził znowu, aby orać. Jednak ta położyła się na ziemi pod jarzmem i mimo uderzeń batem nie chciała się ruszyć. Wówczas gospodarz poszedł do Żyda i rzekł do niego. „Choć i zabierz jałówkę, bo być może cierpi ona z powodu zmiany gospodarza. Chociaż ją biję, nie chce się ruszyć. Żyd zrozumiał powód, dla którego jałowica nie chciała orać. Był szabat, dzień, w którym zwykła odpoczywać zgodnie z prawem dekalogu. Dlatego powiedział do Poganina, przyjdę do ciebie i sprawię, że wstanie. Przyszedł i szepnął do ucha zwierzęcia, Jałowico, wiesz, że gdy byłaś u mnie, orałaś cały tydzień, a odpoczywałaś w szabat. Teraz jednak z powodu moich grzechów przeszłaś do gospodarza pogańskiego. Proszę cię, podnieś się i idź orać. Jałówka zaraz wstała, rzekł więc do niego poganin. Z łaski swojej proszę cię, zabierz tę krowę, ponieważ nie mogę cię ciągle wzywać, abyś się zmuszał do wstania. Jednak nie pozwolę ci odejść, zanim mi nie powiesz, co jej szepnąłeś do ucha. Tyle się z nią namęczyłem i tak jak smagałem batem, lecz ona nie wstała. Wówczas Żyd zaspokoił jego ciekawość i powiedział: Nie uprawiałem czarów ani magii, lecz szepnąłem jej tak. Wówczas ona wstała i zaczęła orać. Poganin natychmiast, Poganin natychmiast ogarnęła bojaźń i powiedział: Jeśli Jałowica, która nie umie mówić i nie ma rozumu, może rozpoznać swojego Stwórcę w dzień Szabatu, Czyż nie powinienem rozpoznać go także ja, który zostałem ukształtowany na jego obraz i od którego otrzymałem mądrość? Amen.